Dzień dobry. Soczewica należy do roślin strączkowych. W jednym strączku znajdują się 1-3 płaskie nasiona, które są częścią jadalną rośliny. Istnieje wiele jej odmian, m.in. czerwona, zielona czy brązowa. Omawiana soczewica czerwona jest pozbawiona łupinki soczewicą brązową. Warto wspomnieć, iż soczewica czerwona jest uważana za najsmaczniejszą i najpopularniejszą w Europie. 100 gram produktu zawiera 341 kcal, 49 gramów węglowodanów, 3 gramy tłuszczu oraz 25 gramów wysokojakościowego białka. Soczewica czerwona jest bogata w witaminy z grupy B, szczególnie B1 i kwas foliowy, oraz wiele cennych składników mineralnych, m.in. magnez, potas, fosfor, żelazo i miedź. Witamina B1 wraz z magnezem usprawniają pracę układu nerwowego. Kwas foliowy zaś wpływa na rozwój wszystkich komórek organizmu. Dlatego też jest szczególnie ważny dla kobiet w ciąży. Obecna w soczewicy miedź wpływa na prawidłową kondycję skóry, włosów i paznokci. Soczewica czerwona jest także zasobna w błonnik, zarówno rozpuszczalny, jak i nierozpuszczalny w wodzie. Frakcja rozpuszczalna błonnika obniża poziom cholesterolu we krwi, co zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu krążenia. Z kolei błonnik nierozpuszczalny w wodzie zwiększa perystaltykę jelit, co przyspiesza przesuwanie się pokarmu w przewodzie pokarmowym, zmniejszając tym samym ryzyko powstawania raka jelita grubego oraz odbytnicy. Z uwagi na dużą zawartość białka, soczewica czerwona jest szczególnie polecana dla wegan i wegetarian. Charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym, który wynosi 30. Ale ze względu na wysoką zawartość węglowodanów nie jest zalecana dla osób z cukrzycą. Należy jednak przy tym zaznaczyć, iż ważne jest nie tyle co jemy, ale przede wszystkim ile czego jemy i łącznie z czym. Stąd prosty wniosek, że osoba z cukrzycą może wkomponować soczewicę czerwoną w posiłek o dobrym składzie. Omawiana soczewica jest łatwa w przygotowaniu. Po przepłukaniu ziaren wrzucamy je do wrzątku w proporcji 1 część nasion na 2 części wody i gotujemy około 15 minut do wchłonięcia wody. Tak przygotowaną soczewicę można wykorzystać jako składnik zup, sosów czy past kanapkowych.